Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po dniu 10 JBC redukcji. Jeżeli chodzi o wagę, w dniu dzisiejszym wybiła 90,2 kg, czyli dokładnie tak samo jak wczoraj, jakby to powiedział szanowny pan kierownik Szogun. Stoi jak w noc poślubną, aczkolwiek potwierdzam, że w ogóle się tym nie przejmujemy. Jest ogromne zaufanie do procesu obserwacji i liczenia kalorii i przede wszystkim autoobserwacji swoich stanów, umysłów itd. Zwłaszcza, że znowuż to samo, co mówiłem w dniu wczorajszym, że zjadłem bardzo obfity, objętościowy posiłek na wieczór, także tak jak mówię, w ogóle się tym nie przejmujemy i lecimy dalej. Jeżeli chodzi o wczorajsze posiłki, to wczoraj tak się inaczej troszeczkę się ten dzień poukładał niż zazwyczaj, bo miałem trening bardzo późno, bo dopiero o 14:45 się zaczął. Bo szereg innych spraw, które potoczyły się dzisiaj również rano, byłem zajęty dosyć liczne, znaczy może nie liczne, ale gdzieś tam jakieś spotkania, między innymi związane z tworzeniem się JBC Headquarters, więc w dniu wczorajszym późno zacząłem trening, potem jeszcze zrobiłem trening z Bizonem i wygrałem w ping-ponga 3 cebule, bardzo duże cebule, które mam otrzymać w weekend, także no, też znowu musiałem się pochwalić tymi moimi sukcesami. Natomiast jeżeli chodzi o posiłki, to późno zacząłem, bo dopiero o 18 zjadłem posiłek, można powiedzieć, potreningowy, a były to właśnie zapostowane pierś z indyka, fasolka w sosie pomidorowym, bardzo pikantnie, bo dodałem bardzo dużo pieprzu, także czułem, że żyję, można powiedzieć. Do tego znowu już się zwiększa gramaż cebuli, bo było tej cebuli pół kilograma pomidorów, ogórki konserwowe. I już to jeszcze nie były takie ogromne posiłki, ale już takie duże posiłki, które sprawiają, że rano nie jestem głodny, można powiedzieć, ale do tego za chwilkę dojdę, bo dzisiaj ten temacik poruszymy. No i na deser nieco później, bo 1,5 godziny po zjedzeniu obiadu o 20, po powrocie z lekkiego spacerniaka oraz krótkich zakupów w Lidlu, zjadłem sobie na deser twaróg chudy, 2 skyry naturalne i słoik z jabłkami prażonymi, 900 gramów. I tutaj przy okazji, bo pojawiło się pytanie od szanownego pana Krzysztofa Warnera, dlaczego jem takie dziwne posiłki, czy nie mam biegunki po takich dziwnych posiłkach, nie wiem, dlaczego to nazywasz dziwnym posiłkiem, bo to w zasadzie są połączone ze sobą gotowe z paczki twaróg chudy, tutaj tak nakładam twaróg chudy, tak nakładam cały słoik jabłek prażonych i 2 skyry również po prostu i to mieszam i to sobie jem, więc przede wszystkim tutaj jest prostota, że zrobienie takiego posiłku zajmuje mi niecałą minutę, a jest zarówno dostarczenie walorów energetycznych, czyli dostarczam sobie odpowiednich makroskładników, jak również mi to smakuje, bo jest tam i słodycz i takie trochę powiedzmy zapchanie, że czuję się nasycony. Natomiast biegunki nie mam. Gdybym ją miał, to bym pewnie zrezygnował z takich czy innych produktów. Nie działa mój organizm na przykład na duże dawki słodzików, takich jak erytrytol i dlatego ich w zasadzie nie stosuję. Natomiast tak jak też wspominałem na filmiku o ayahuasce, na 18 osób, uczestników tego retreatu, byłem jedyną osobą, która nie miała właśnie takich rzeczy jak biegunka czy wymioty po tym specyfiku czy po takiej ceremonii, gdzie się w zasadzie próbuje wywołać takie stany poprzez picie bardzo dużej ilości wody. Trochę się tego spodziewałem, tak jak mówiłem na tym filmiku, bo jestem już doświadczony w takich bojach, także mój organizm już na byle co nie zadziała, że tak powiem, mówiąc pół żartem, pół serio, ale nie. To odpowiedziałem w ten sposób. Natomiast pojawiło się pytanie znowuż od pani May Candies. Znowu dziękuję za reżyserię kina akcji, bo pojawiło się pytanie, dlaczego nie jem śniadań, że to jest najważniejszy posiłek dnia i tak dalej. I tutaj znowuż można by debatować, długo o tym opisywać. W żaden sposób to, co jest najważniejszym posiłkiem dnia, czy w ogóle co jest najważniejsze, to jest bardzo subiektywne i szanuję twoją opinię, szanowna pani May Candies, jeżeli uważasz śniadanie za najważniejszy posiłek dnia. W moim przypadku, tak jak mówię, postaram się przejść właśnie do meritum, do taką jak najbardziej bezpośrednią odpowiedź dać, bo wtedy prawdopodobnie będzie to miało większą wartość dla odbiorcy.
I tutaj trzy kwestie chyba mi teraz przychodzą do głowy, że po pierwsze ogromne ma znaczenie jakby taki mój podstawowy paradygmat, jeżeli chodzi o więzi międzyludzkie i takie przebywanie na co dzień w takiej najmniejszej skali. Mówiąc w skrócie, na ten moment i przez czas trwania tej JBC redukcji lub przez większość tych dni, ja dzień rozpoczynam samemu i dzień kończę samemu. Sytuacja bardzo mocno się zmienia, no właśnie, nawet jeżeli chodzi o dietę i takie pragnienia moje, co, kiedy, ile chcę jeść, w sytuacjach, kiedy nie zaczynam dnia samemu i nie kończę dnia samemu. Natomiast tutaj sytuacja wygląda tak i ja staram się dobierać pod to najbardziej optymalne strategie. Początkowo, czyli 4 lata temu, faktycznie byłem, w ogóle nie rozpatrywałem takiej opcji, że można nie jeść śniadań. I jak to śniadanie, to w ogóle się nie zastanawiamy nad tymi rzeczami. Natomiast miałem właśnie takiego kolegę, Brokiego ze Szkocji, który właśnie, ja bardzo lubię, jak ktoś jest zafascynowany jakimiś rozwiązaniami i tak jak ja mam The Wire, musisz obejrzeć. Czasami to jest faktycznie, może być męczące, ale w zależności od tego, jaką czyjaś opinia ma wartość, to słuchamy bardziej lub mniej. Ja faktycznie zacząłem tak na początku, mówiłem, nie, no nie masz szans, on mnie namawiał w ogóle do postów 40-godzinnych na początku. Ja mówię, nie, no to w ogóle nie wchodzi w grę, przecież ja tak bardzo lubię jeść, że nie wytrzymam bez tych 40 godzin. I tak jak tutaj w tym komentarzu również się pojawiło, że przecież nie miałbym energii bez śniadania i tak dalej. Jak to ślicznie powiedziała szanowna pani Wisława Szymborska, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono i nie wiemy, co będzie, jak nie spróbujemy. Możemy jedynie spekulować, domyślać się i nawigować między bardziej lub mniej prawdopodobnymi scenariuszami. Ja też tak mówiłem mu na początku, że nie ma szans i tak dalej. I faktycznie spróbowałem sobie postu 40-godzinnego. Potem zacząłem się bawić tymi postami, dochodziłem tam do 100 paru godzin. I jak się okazuje, jak nam zabiorą jedzenie, to bez problemu byśmy wytrwali, nie? Bez jedzenia, więc to ja sobie cenię, jeżeli chodzi o te posty, myślę, że podwyższenie takiego progu tolerancji na dyskomfort i w tym kontekście jakby to w takich praktykach kontemplacyjnych, religijnych, medytacyjnych uważam, że stosowanie takiego postu może być fajnym narzędziem rozwoju, tak bym to określił. Nie ma tutaj żadnych już po moim researchu na obecny stan wiedzy mój, nie ma tutaj jakichś magicznych właśnie korzyści, że jak będziesz tam pościł, to hormon wzrostu wzrasta, autofagia i inne tam. One też mają wytłumaczenie, które sprawiają, że tak naprawdę nie ma magicznych korzyści. O, tutaj kończąc tę dygresję, nie chcę sobie wybić okna, więc sobie uchylę i zrobię sobie tak zwany zimny łokieć. Jestem w lesie, więc mogę. Więc spróbowałem sobie to posty i okazało się, że to nie tylko jest takie, nie takie trudne. Oczywiście na początku jest dyskomfort w momencie, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do porannego posiłku i organizm się domaga jedzenia, no ale przezwyciężenie właśnie tych takich dyskomfortowych momentów jest w zasadzie esencją wszelkiego rozwoju, więc nie tylko pojawia się, da się wytrzymać, ale też pojawiają się bardzo wysokie, głębokie stany i to było bardzo fajne takie poletko rozwojowe, o tak bym określił, więc spróbowałem sobie wtedy w ten sposób układać jadłospis i stało się to strzałem w dziesiątkę, o wiele lepiej mi się tak egzystowało. Były powroty, tak jak mówię, również do śniadań jednak regularnych, do mniejszych kolacji. Natomiast tak jak mówię, było to ściśle związane z obecnym paradygmatem, czyli co ja mam w życiu i pod to starałem się układać dietę. Więc tak jak mówię, przede wszystkim teraz podchodzę do tego, że mam stan swój własny, taki jaki opowiadałem, że zaczynam dzień sam i kończę dzień sam i do tego układam optymalną według mnie strategię. I tutaj przechodzę do meritum, jeżeli chodzi o to, dlaczego nie jem śniadań. A mianowicie, że jest to ściśle skorelowane właśnie z takim nawigowaniem sobie z potencjalnymi źródłami nagrody. Jakby uszanowanie tego układu nagrody, że trzeba mu dać coś tam na otarcie łez, chociaż żeby jemu się chciało, żeby mózgowi chciało się pracować, żeby jednak czuć tą motywację do życia jakąkolwiek, to staram się wycisnąć jak najwięcej nagród jestem w stanie wycisnąć. I tutaj taki przykład. Jeżeli mam taki swój standardowy obiad, niech to będzie właśnie przykładowa pierś z indyka, pomidory, cebulka, czy jakieś tam ogóreczki, czy kasza gryczana i tak dalej. I ten sam posiłek, ile mi da nagrody w momencie, kiedy ja jestem niegłodny, o, czyli jestem taki okej w miarę, a ile mi tej nagrody da w momencie, kiedy faktycznie jestem głodny?
No, oczywiście więcej nagrody od subiektywnie, ale wydaje mi się, że jest to dosyć uniwersalne. Odczuwam w momencie, kiedy jestem naprawdę głodny i w ten sposób staram się wyciągnąć za friko niemalże nagrodę, tak nawigując sobie tym poczuciem głodu, że jest to po prostu staje się to wyższą nagrodą w momencie, kiedy jestem bardziej głodny. A nagrody z jedzenia, tak jak mówiłem wczoraj, przedwczoraj, nie potrzebuję aż tak z rana. Z rana się czuję taki, powiedzmy, że dużo chciałbym zrobić, powiedzmy, i tak dalej. To stan umysłu jest o wiele wyższy i fajnie to działa. Nie ma przeciwwskazań, tak jak to słusznie szanowny pan Piotr powiedział już w komentarzu wczorajszym, żeby dzień zaczynać jakby na przykład treningiem nacho. Ja zawsze piję sobie przedtreningową kawkę, ale nawet jeżeli chodzi o, tak, ja tutaj się akurat nie zgodzę z tym, że jeżeli chodzi o pracę czy szkołę, to jest to nie do wykonania. Zarówno znam właśnie, choćby mój kolega, który mi to zaproponował, on pracuje nacho, pracuje umysłowo. Jeżeli chodzi o szkołę, również są takie przypadki. Także tutaj kwestia indywidualnych preferencji, jeżeli chodzi o dietę, a jeżeli chodzi o takie sprawy, powiedzmy, nie wiem, filozoficzne, czy takie poznawanie samego siebie, poznawanie własnych uwarunkowań, to właśnie chodzi o to, żeby zdzierać te automatycznie przyjęte schematy, że tak coś trzeba robić, czy tak czegoś nie wolno robić i być może będziemy robić te same rzeczy, co robiliśmy do tej pory, ale jeżeli one są z taką pełną świadomością, to mamy więcej poczucia tego ładu, że to jest to, co dla mnie jest na ten moment najlepsze i jest koniec końców mniej tego miotania się i czujemy większą zgodę z rzeczywistością, czujemy większą dawkę optymalności, źle to ująłem, ale po prostu czujemy, że to, co robimy, jest bardziej optymalne, jest takie przemyślane i tyle. I dlatego właśnie nie jem śniadań, bo najbardziej mi to pasuje do mojego stylu życia, daje mi to najwięcej nagrody, że ten już posiłek, powiedzmy, obiadowy, czyli złamanie tak zwanego postu, czyli z angielskiego break fast, czyli teoretycznie nie jem śniadania, ale wiadomo, o co chodzi, to mi daje największą nagrodę, a potem już jeszcze mam bardzo dużo tych kalorii do dyspozycji. Teoretycznie mogę sobie tak swoją dietę ułożyć, że raz na jakiś czas mogę sobie zjeść bardzo takie bardzo taki skromny, jeżeli chodzi o kalorie, obiad i jeszcze zjeść sobie naprawdę kilogram sernika i myślę, że to w jakiś dzień, żeby pokazać, że nadal można zjeść kilo sernika i być na diecie redukcyjnej, przy czym byłoby to nie do utrzymania długofalowo, ale od czasu do czasu można sobie zrobić taki checkpoint, powiedzmy, czy taką przerwę, powiedzmy, a nadal być na tej redukcji, więc tutaj przede wszystkim znowu sprowadza się wszystko do tego, żeby zdzierać te przyjęte schematy i zastanawiać się na nowo, próbować sobie poukładać wszystko pod siebie, po to, bo inaczej, bo tutaj ta społeczność, czy ludzie zainteresowani tą tematyką ze mną na czele, tak naprawdę, wszelkie cierpienie, może nie wszelkie cierpienie, ale duża dawka cierpienia sprowadzała się do tego, do takiego niedopasowania do właśnie do normalności, do przyjętych schematów, do przyjętych norm. I właśnie takie układanie sobie świata na nowo jest nie tylko czymś, co można robić, ale w zasadzie uważam, z mojej perspektywy, jest jedynym praktycznie sposobem na to, żeby być szczęśliwym, żeby żyć w równowadze, żeby w ogóle jakoś to życie ogarniać, żeby czuć motywację do życia, bo normalność dla mnie nie jest odpowiedzią, dla mnie odpowiedzią jest coś, co jest optymalność. O, optymalność jest odpowiedzią, a nie normalność. Normalność, nie mam ani grama motywacji, ani grama powodów do tego, żeby próbować wpisywać się w jakieś przyjęte normy. Pomijając jakieś tam szczegółowe sytuacje, że nie wejdę na jakąś tam meeting, powiedzmy, ważny, tak jak dzisiaj z rana miałem, nie wejdę w tym, że w dresiku by wiele sytuacji wyszło, nie, ale nie wejdę w jakichś tam, nie wiem, krótkich spodenkach, tak jakbym na saunę wszedł, czy cokolwiek. Wiadomo, o tym mówię, że jednak to wymaga jakiegoś tam disclaimera. Natomiast mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie w miarę klarownie, w miarę przejrzyście. Naprawdę można by dyskutować i pochylać się nad różnymi studiami przypadku. Natomiast w formie takiego monologu byłoby to ciężkie do zrobienia. Natomiast, tak jak mówię, jestem chętny na wszelkie jakieś tam dyskusje i mam nadzieję, że taki format wideo w jakiejś tam przyszłości zacznie się pojawiać i będzie to coraz bardziej oddawało esencję, którą chciałbym ze swojego umysłu przekazać. A z mojej strony chyba na ten moment tyle. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam jutro. Serdecznie pozdrawiam. Yo, yo, yo. Bang, 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 bang.